czy podszedł i taka zapaść, czy byłaby to willa dla imienia, czy może coś innego. Dziękuję bardzo. Szanowna pani poseł, jeśli państwo pozwolicie, musimy trochę zmienić rytm, bo jest kampania wyborcza i wchodzi w grę proces w trybie wyborczym, więc proszę bardzo wyraźnie powiedzieć, co pani zarzuca pod adresem mojego męża, żebyśmy mieli wątpliwości. Spokojnie. Jeszcze raz. Nie, nie, ja zadałam pytanie. No to proszę powtórzyć wyraźnie, bo chciałam, żeby nie było wątpliwości. Co mój mąż w tej sprawie? Zapytałam panią o dotację i zapytałam panią, czy gdyby pani decydowała, ale to pani decydowała, powiedziała, że co mój mąż? Że otrzymał. Mój mąż otrzymał, dziękuję. Nie, że to otrzymał. Dziękuję, powiedziałam. Nie, fundację.